Ze stacji w Harachowie kierujemy się na południe. Mijamy pole golfowe, najwyżej położone w Republice Czeskiej. Znajduje się na wysokości 730 metrów nad poziom morza. Przechodzimy mostem nad Izerą, za którą znajduje się Dolni Korzenów. Na szczycie Chwezdy, 595 metrów wysokości, w 1892 roku została otwarta wieża widokowa z dwoma tarasami. Thank you.
Paseki nad Izerą. Miejscowość założona w XVII wieku z wieloma przykładami budownictwa ludowego. Wkraczamy do miejscowości Jablonec nad Izerą, w której kierujemy się na stację kolejową. Stąd w następnym odcinku pojedziemy pociągiem do Szklarskiej Poręby.